Witam Was, moi drodzy, dzisiaj nad rzeką. Pogoda nie za super, rano padało, deszcz, teraz mglisto. No ale cóż, nie będę pogody wybierał, mam wolne, mówię, przyjadę, powędkuję, zobaczymy, co czas przyniesie, czy uda się coś połowić. Ostatnio to grubo połowiłem, brały to konie, a czy dzisiaj tak będzie? Zobaczymy, dzień pokaże. Jak na razie spoko, nie pada, przestało, woda nawet fajna, czysta. Miejsca sporo do łowienia, nie ma tyle wędkarzy, to ostatnio. Będziemy próbować, obmówimy miejscówki, pochodzimy. Może trafi się jakiegoś grubasa. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Próbujemy. Patrzcie, taki okuń z rana wziął. Elegancki. Samego rana. O, proszę. Takie okońsko. Kurczę. No niemożliwe, następny okoń, taki nawet fajny. Walczy elegancko. Nie, super. O, jaki kaban. Kabanek sobie wziął. Następny. Taki ładny, kurde, kolorowy, super ryba, naprawdę. Elegancko, branie było bomba. Coś tu się dzieje tutaj. W miejscu jeszcze nie łowiłem. Ostatnio, a tam w dole bardziej rzeki łowiłem. A teraz na razie. A to co? Powiedz, że będzie. Jo, pięknie, ale walka. Proszę, ten jeszcze. Ten jeszcze fajniejszy. Taki okonik z rana. Proszę. Super. Pasiaczek. A nic się nie działo. Teraz tak jak nagle wyruszyły. Teraz mamy fajną rybę i to naprawdę niezłą rybę mamy. Jakiegoś naprawdę fajnego okonka. Nawet widać, jak fajnie sobie chodzi. Patrzcie. O, jaki kabanek wziął. Super. Kurde, opłacało się dziś znowu przyjechać nad wodę. Piękny okoń. No, zobaczcie. Na drobszowcika sobie bachnął. Branie zdecydowanie. O, taki. Fajny. Może będą większe. Łowimy dalej. Szkoda czasu. A znowu biorą pod brzegiem. Tam ze środka raczej nic. Parę było jakieś tam pobić. Ale wszystkie te brania pod brzegiem. Chodź tutaj. Taki. Chapnę sobie. Ten się ładnie zaciął. Ale było takie branie mocniejsze, jedno i się spięło. We'll be right back.
trochę tu biorą, no. Tam od mostu idę. O! O, fajnie. A delikatnie przyklejone do dna są tutaj. O. No wszystkie. O. Oj, teraz było piękne branie. Się nie ściąło. Nie, no fajnie przygięło, ale chyba nie głęboko nie wziął. O, teraz będzie ładniejszy. O, to już fajny. A to już okonik. Pasiatek. No, główką szarpie ładnie. Ten to będzie fajny. Udało mi się kamerę włączyć. Ten to spoko, zaraz go zmierzymy ile ma. O, jest już ładny. O, jest takie właśnie chodzi. Wciął ten dobrze. O, miareczkę zaraz go sprawdzę. Ten ma... Ile ma? Nie jest duży. 29 ma. No to taki, no 30 to już jest taki fajny. 29. Taki 29 okonek. O, następny. Tak, wyskoczył. Nie wiem, czy ja tak nie ściągłem je po prostu tam z nurtu pod brzeg. No, może one za tym przychodziły i przyszły. Może, bo tak je mogłem. A tu dość czysto jest? Nie ma tam, żeby zaczepy były. Tutaj jest taki zaczep dość spory. No ja wiem, gdzie mniej więcej on jest. Ale jest to taki konkretny zaczep pod wodą. Tam dalej bym rzucił w lewo, to zaraz patyki. Bardziej w lewo? No to patyki są straszne. Znaczy tu nie, tutaj nie. No bo podeszły te grubsze okonki. O. No ten to ładny. Piękno. W tygodniu to już też sporo osób dziś jest. Też dzisiaj sporo osób jak na w tygodniu. No to w niedzielę to wiadomo to. W niedzielę to jest ciężko tutaj. Sobota, niedziela, pełna obsada. Ostatnio byłem w niedzielę, to tylko w jednym miejscu stałem, bo brały, a żeby się przenieść to nawet nie było co myśleć. Bo by zaraz nie było gdzie łowić. Stawiły się tu.
Dzisiaj to fajnie to konie biorą, ale teraz tak zaczęły. Z rana było kiepsko. Jest ten mały. Szczerze mówiąc, to w grudniu tak nie brały. W grudniu jeździłem, to trzeba było się namęczyć, żeby coś złowić. A teraz widać ten okoń. Chyba z jeziora wyszedł, bo to niemożliwe. No, teraz też taki lepszy. Pod brzegiem. Kurde, tak delikatnie. Ale branie. A ładnie tak. One tak krótko, a mocno walą. O, a teraz by. Zmieniłem, inną gumkę dałem i teraz pobudziło je. Aleś mi obkręcił tego dropshota. Ojojoj, narobił teraz ambarasu. Na czwóreczkę łowię, dość spory, żeby te malutkie nie łykały po prostu. Trzydziestka. No nie daje cieńszego. A się zaczepy jakieś łowi, to weźmie coś grubszego, po co ma mi się potem. Teraz zrobiłem małą przerwę, herbatę sobie wypiłem. Jak widzieliście, okonie super brały. Zobaczymy, co będzie dalej. Już takiego ładnego jednego 29 złowiłem i mniejsze. No więc walczę dalej. Może się uda jeszcze coś fajnego złowić. No, teraz mam też fajnego. Taki lepszy. Ja myślałem, że trochę lepszy będzie, ale nie jest zły ten. Konik fajny. Super. No, Westina takiego fioletowego. Wziął sobie. Fajny, no, taki lepszy już. Ale to jeszcze nie to, nie. No ale nie można narzekać. O.
No dość fajny. By takie same brały. No, to już ładne. Zapnę się pięknie. No, chyba mrzawka. O! Wstępny. No, ryby ciągnę, nie ma czasu. Aj, teraz było ładnie w ręku. O, jest. Następny. Piękne te okonie dzisiaj biorą, naprawdę. No? Ciągle ten sam. Ja go wypuszczam, on bierze z powrotem. Dzisiaj to jest jakiś horror to z tymi okoniami. O, po całym brzegiem taki kabanek. Tak, no że 30 cm jeszcze nie umie przebić. Wszystko takie pod. O, jest, o, z opadu. O, ten będzie lepszy. Ale no, ładny. Z opadu wziął, elegancko. Ale ładnie ten wziął, a już nie ma. A, jest. Ten to fajnie walnął. Chyba większe weszły. Ja się nie wygłupiam, ja łowię. Wszystko zwracam to, macie szansę. Teraz to będzie okoń. Ale jak zwykle, zanim kamerę puściłem, to... O, no już jest ładny. O. No. Ten to już jest fajny okonik. Mniejszy niż tamten, ale... Taki okonik to już ładny. Ładnie zaczepiony. Takie bydle. I teraz znaleźć taki fajny. O, ten jest ładny. Super, o konicho jak nic. O, o, tak by takie brały to cały czas. Jeziorowy pewnie.
malutki. Aha, ale ładne branie. O, ten ciężki do dźwignięcia trochę. Co, karaś tam, a? No. O, jest teraz znowu. O, konie to znowu podeszły ładnie. Dobrze. O, za grzbiet. Hmm. O kurde, ale teraz przywalił. Spadało, on już go miał. Ryb nie brakuje w rzece. Nie zawsze biorą po prostu, nie? Musi im spasować. Teraz spóźniłem. A mógł być też fajny. O, o, to fajnie przygięło. No. Zabawa jest. Coś im tu spasowało. W miejscu co siedzą. Całe statko. Taki fajny. No. Przerwy nawet nie można zrobić tak wiele. Grubasek. O, piło konisko. No sam czubek. Żółty branie. No, mam teraz fajnego konia. O, ten to jest ładny. A widzisz? Nawet sobie sam dać klepną. No do przodu.
No w otwarach się bije. Pierun jeden. No to utrzymać nie mogę. No dobra, uspokój się, już cię wypuszczę. Oddaj gumę. On wpięty. Może namierzymy coś. O, tutaj sporo. Te tutaj to jest czarno, nie? Ja nie mogę, ale tej ryby. Aż normalnie czarno. No. Tutaj cała gromadka. Jest tej ryby tutaj. Pokazało ładnie. Super. Ale jest tego, wiesz? Pokazuję tu multum. Patrz. No i podsumowanie dnia dzisiejszego. No co tu podsumowywać? Brały dzisiaj naprawdę super. Złowiłem parę grubasów. Było super, lepiej niż ostatnio. Jeszcze nigdy tak dobrze nie brały. No i co? No i do zobaczenia do następnego razu. Dalej polujemy za tymi największymi i mam nadzieję, że się wreszcie uda coś fajnego naprawdę złowić takiego grubego. To trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!